Czy wkurza cię to, iż niemal każdemu twojemu porankowi towarzyszy nerwowa atmosfera, tworzą się jakieś takie kwasy, każdy dzień zaczyna się, krótko mówiąc, źle, dlatego że twoje dziecko, dajmy na to, przez godzinę zakłada buty, zanim wyjdziecie z domu, nie chce jeść śniadania, wstaje zbyt późno, generalnie po prostu ma w nosie to, że ty prosisz je o to, żeby jakoś tak w miarę sprawno się rano ogarnąć, i przez to wiecznie spóźniasz się do pracy, twoje dziecko wiecznie spóźnia się do szkoły czy też przedszkola i tak jak mówię, no robi się bardzo, bardzo nieprzyjemnie. Czy masz tego serdecznie dość? Jeśli tak, po prostu z tym skończ. To jest rzecz, którą da się zmienić. To nie jest tak, że ty tutaj musisz po prostu cierpieć każdego dnia. To są takie rzeczy, które da się poukładać, o ile wie się jak. I ja dzisiaj ci powiem. Dostaniesz ode mnie 4 bardzo konkretne, bardzo proste porady. I jeśli tylko konsekwentnie je zastosujesz, to ja gwarantuję ci, że od teraz twoje poranki będą po prostu przyjemnością. Ja nazywam się Michał Kędzierski. Jestem psychologiem dziecięcym i wszystkie rzeczy, o których ci za chwilę opowiem, zostały przeze mnie wielokrotnie przetestowane w praktyce. W jaki sposób? To, co ja robię na co dzień, bardzo przypomina to, co można było zobaczyć swego czasu w Superniani. Tak więc odwiedzam rodziców mających problemy wychowawcze w ich własnych domach i krok po kroku, robiąc rewolucję, pokazuję im, jak tą sytuację zmienić. Tak więc wiem, co mówię. Moja wiedza jest w 100% praktyczna. No to co zrobić z tymi porankami? Jak tu się uporać z taką no dość nieprzyjemną, a niestety często zdarzającą się sytuacją? Absolutnie pierwszą sprawą, tutaj pierwszym punktem, bez którego nie ruszysz nigdzie dalej, jest to, żeby po prostu oznajmić dziecku. Nie pytać, nie prosić, nie negocjować. Ty musisz mu po prostu oznajmić, że to nie może tak dłużej być, że ty, dajmy na to, spóźniasz się do pracy, a ono do szkoły, czy tam do tego przedszkola, że po prostu od dzisiaj na sztywno, cokolwiek by się nie wydarzyło, niezależnie od tego, na jakim etapie zbierania się czy ogarnięcia jesteście, wychodzicie z domu, dajmy na to, o godzinie 8. Tak? Oznajmiasz to dziecku, ono musi zostać ostrzeżone, musi o tym wiedzieć. No i co dzieje się teraz dalej? Bardzo wielu rodziców ma tendencję do tego, żeby, no właśnie, kiedy ich dziecko nie chce zjeść tego śniadania, kiedy gdzieś tam nie chce się zbierać, żeby po prostu stać na nim, prosić, krzyczeć, przekupywać, generalnie w jakiś sposób po prostu błagać dziecko, żeby ono się wreszcie zebrało, czy że pokazują po prostu, że zachowanie tego dziecka, które ich olewa, na nich wywiera bardzo duże wrażenie. Wrażenie, czy po prostu w duży sposób oddziaływuje zachowanie dziecka na zachowanie rodzica. I to jest tutaj bardzo duży błąd. Pamiętaj, nie możesz doprowadzić do czegoś takiego, że ty dziecko właśnie błagasz, stoisz na nim, bo otrzymasz tak efekt odwrotny od zamierzonego. Dlaczego? Dlatego, że po prostu twoje dziecko, kiedy ty krzyczysz, kiedy się denerwujesz, kiedy stoisz nad nim i właśnie prosisz 50 razy o to samo, ono po prostu czuje, że ma w tym momencie nad tobą kontrolę, że to ono jest panem i władcą w domu. I to są rzeczy tak naprawdę w dużej mierze podświadomie, no ale efekt jest taki, że im więcej ty tworzysz takich sytuacji, gdzie się denerwujesz, gdzie się nad tym dzieckiem trzęsiesz i z tego nic nie wynika, bo ono i tak się zbiera przez godzinę i tak robi co chce, tym bardziej po prostu pogłębiasz ten problem. Więc ty musisz przyjąć tutaj całkowicie inną strategię, totalnie odwrotną. Przestać błagać to dziecko, przestać prosić, przestać po prostu no, robić wszystko i stawać na głowie, żeby ono jednak jakoś tam się ogarnęło. Musisz tutaj w pewnym sensie przyjąć taką rolę dowódcy, tak? Ty musisz po prostu zacząć wciągać niejako dziecko w swoją rzeczywistość, a nie pozwalać na to, żeby ono wciągało cię w swoją, właśnie odmawiając ci, czy wciągając cię w jakieś takie niekończące się dyskusje, gdzie ono ci argumentuje, dlaczego potrzebuje jeszcze 10 minut na to, żeby założyć te buty i ty w sposób taki logiczny próbujesz mu wytłumaczyć, ale że to tak nie może być, bo szef będzie na mnie zły, jak się spóźnię do pracy i tak dalej, i tak dalej. Zrozum, tutaj taka rozmowa na logicznym poziomie nic nie zmieni, nic nie wniesie. Ty nie próbuj wygrać dyskusji z dzieckiem na poziomie logicznym, bo to po prostu tak nie działa. To jest dyskusja na poziomie emocjonalnym. Tutaj bardziej chodzi o to, że nawet w sposób podświadomy twoje dziecko właśnie tak próbuje przejąć kontrolę nad tobą, czy po prostu robić to, na co ma w tej chwili ochotę. A tak jak mówię, ona ma w nosie to, że ty chcesz iść, nie chcesz się spóźnić do pracy i żadne tłumaczenia tego tak naprawdę nie zmienią.
tak? Dziecku należy oczywiście tłumaczyć, ale to musi być po pierwsze krótkie, nie możesz się za bardzo rozgadywać. A po drugie, za tym przede wszystkim musi iść to, że ty zmienisz rzeczywistość, że ty zmienisz otoczenie dziecka i po prostu w ten sposób dasz mu taki sygnał, że no nie może sobie dalej na coś takiego pozwalać, że wymagasz od niego pewnej tutaj dyscypliny. Jeżeli zostaniesz tylko i wyłącznie na etapie mówienia do niego, co tak jak mówię, jest dobre, ale to tylko pierwszy krok, za tym musi iść działanie. Jeżeli zostaniesz na etapie tego mówienia, no to na pewno tutaj ci się nie uda odnieść sukcesu. Jak przejąć to dowodzenie? No najprostszą, najłatwiejszą rzeczą jest właśnie zamiast powtarzanie w kółko tego samego, wciągnięcie dziecka w swoją rzeczywistość. Czyli na przykład, kiedy ty prosisz po prostu dziecko, chcesz, żeby, nie wiem, dziecko zjadło śniadanie, to zamiast mówić o tym 50 razy, po prostu posadź je na tym krześle, połóż przed nim talerz z jedzeniem i tyle. Tak? Albo nie wiem, jak chcesz, żeby się ubrało, zamiast po prostu na nie krzyczeć i rzucać jakieś argumenty, dlaczego musi to zrobić, po prostu weź je za rękę i postaw je przed szafą z ubraniami i powiedz, że ma się ubrać. Tak? Jak chcesz, żeby umyło zęby, daj mu po prostu szczoteczkę do zębów do ręki. I ja mam oczywiście świadomość, że to nie jest rozwiązanie stuprocentowe. Tak? No, bardzo wiele będzie takich sytuacji, że zrobisz dokładnie, postąpisz zgodnie z tą instrukcją, no i się nie uda, nie zaskoczy, twoje dziecko nadal będzie robiło to, co chce, przedłużało i de facto sabotowało wasze wyjście z domu, ale w bardzo wielu przypadkach to się uda, to wystarczy. Spróbowanie tego jest tak naprawdę bardzo łatwe i wręcz bym powiedział przyjemne i jest duża szansa, że tobie to zaskoczy i wystarczy, więc zrób to w pierwszej kolejności, no i dopiero jeśli się nie uda, no to wtedy przejdź do jakiegoś kolejnego kroku, no martw się po prostu dalej, co z tym można zrobić, tak? Więc to jest taki pierwszy etap, spróbuj po prostu mniej gadać, mniej emocji okazywać, nie denerwować się, a bardziej po prostu tak tym zarządzać, że w pewnym sensie wpychasz dziecko w taką pewną rzeczywistość, gdzie dzieje się to, co ty chcesz, żeby ono po prostu zrobiło. Pamiętaj, tak się trzeba z dziećmi komunikować w dużej mierze i to również wynika z etapu rozwoju ich mózgu, tak? Dzieci dużo bardziej niż osoby dorosłe operują w swoich umysłach po prostu konkretem. Im są właśnie potrzebne zmiany w konkretnej rzeczywistości, która je otacza, żeby mogło przełożyć się to na ich myślenie czy też zachowanie. Więc ty musisz w taki właśnie sposób organizować środowisko. No dobra, załóżmy, że to się nie udało, że trzeba iść krok dalej. Więc druga, również bardzo ważna porada, którą tutaj mam dla ciebie, jest taka, że ty musisz w pewnym sensie zaakceptować to, że tak jak mówię, trzymać się tej pierwszej reguły, że na sztywno wychodzicie, dajmy na to, o 8 z domu, co by się nie działo, i właśnie zaakceptować to, że no właśnie często wielu rzeczy rano nie uda się zrobić. Na przykład, że twoje dziecko nie zje tego śniadania. Zobacz, nie możesz nad nim stać i mu na siłę wpychać go do ust i przekonywać, bo ty się tylko denerwujesz i tak się spóźnicie i sytuacja będzie się dzień w dzień powtarzała, aż ty po prostu oszalejesz i skończysz w psychiatryku. Nie o to tutaj chodzi, nie na tym polega rodzicielstwo. Zamiast właśnie po prostu robić coś takiego, no okej, postaw przed dzieckiem ten talerz z jedzeniem, no czy później, jak jest starsze, no to oczywiście niech samo sobie przygotowuje tą kanapkę rano, ale o to chodzi, że tak, zjedz smacznego i mamy, dajmy na to, nie wiem, 15 minut do wyjścia, więc rachu ciachu. I po prostu odejdź i zajmij się ogarnianiem siebie, zajmij się swoimi sprawami i zaakceptuj to, że jeżeli dziecko to oleje i nie zje, to wyjdzie z domu bez śniadania. Nic mu się nie stanie. Zrozum, że nawet jak ono będzie później, nie wiem, 2 godziny głodne, zanim dostanie posiłek, to nic mu się nie stanie. Ty nie myl tego z jakimś dręczeniem i po prostu jakimś patologicznym głodzeniem dziecka. Nic z tych rzeczy, tak? Albo będzie głodne, no albo po prostu daj mu jakiegoś, nie wiem, kabanosa do ręki, niech weźmie sobie kanapkę, że tak powiem, na wynos. Nieważne, ale po prostu ty się nie ekscytuj tym, że ono nie zjadło. Nie rób z tego jakiegoś wielkiego wydarzenia, no bo będzie ci się to w kółko po prostu powtarzało. Tak jak mówię, na poziomie podświadomym to, że ty stoisz, prosisz, błagasz i tobie bardziej zależy niż dziecku, żeby zjadło śniadanie, no sprowadza się do tego, że ono ma jakby coraz więcej władzy w domu, coraz większą przewagę nad tobą i w taki podświadomy sposób będzie dążyło do tego, żeby tą swoją przewagę i taką jakby kontrolę utrzymać. A ty do tego nie możesz dopuścić. Jedyna istniejąca zdrowa, taki powiedzmy zdrowy model relacji rodzic-dziecko w domu, no polega na tym, że jednak to rodzic jest tym szefem, że tak powiem,
a dziecko jest niżej w tej hierarchii domowej. Jeżeli dziecko jest z rodzicem na równi albo wręcz wyżej w hierarchii domowej, to to jest wychowawcza katastrofa. To jest bycie takim rodzicem, który pozwolił na to, żeby dziecko weszło mu na głowę i rządziło, to jest udręka, a nie przyjemność. I taki rodzic jest całkowicie nieefektywny jako, powiedzmy, taki przewodnik w życiu. Ktoś, kto pokazuje, co jest dobre, co jest złe i jak na przykład rozwiązywać różne problemy w życiu, jak podchodzić do różnych spraw, no bo takie dziecko ma po prostu w nosie jego słowa, bo uważa się za właśnie wyższe w tej hierarchii, więc nie możesz tego dopuścić pod żadnym pozorem, tak? Więc zaakceptuj, że dziecko wyjdzie bez śniadania. Zaakceptuj to, że dajmy na to, jeśli ono nie chce ci się ubrać, a już się potrafi ubrać, to ty zaakceptuj to, że ono pójdzie na przykład do przedszkola w piżamie. Po prostu zgódź się na to, nie panikuj, nie ekscytuj się, nie pokazuj, że to jest ważna, wielka sprawa, gdzie ty właśnie jesteś gotowa czy gotowy spóźnić się do pracy, bo przez godzinę przekonujesz to dziecko, żeby się ubrało. Po prostu to olej i jak wybije godzina 8, tak jak jest, weź je pod pachę, załaduj je do auta i odwieź do tego przedszkola. I zrozum, zrozum, że tutaj nic się strasznego nie wydarzy, że świat się nie zawali, że dziecko generalnie nie umrze dlatego, że pójdzie do przedszkola w piżamie ani nawet się nie rozchoruje. Po prostu awaryjnie, okej, weź mu jakiś komplet ciuchów, niech gdzieś tam w siatce leży, w samochodzie, jak się zechce przebrać, czy później to zostaw w przedszkolu. Niech ma to wyjście awaryjne, nie ma żadnego problemu, ale nawet jak ono spędzi dzień w przedszkolu w piżamie, no to spędzi dzień w przedszkolu w piżamie. Nic wielkiego się nie dzieje. A gwarantuję ci, że wtedy jakby zobaczy, że nie może ci grać na nosie, że to właśnie nie jest ekscytujące, nic dzięki temu nie zyskuje, więc bardzo zrobisz tak kilka razy albo nawet raz wystarczy i po prostu ten problem zniknie. No, kiedy twoje dziecko zostanie poproszone, żeby się rano ubrać, to się po prostu ubierze i tyle. No, zakładam, że wolisz taki scenariusz, niż to wieczne użeranie się codziennie rano, które po prostu rujnuje, które drenuje twoją relację z dzieckiem i sprawia, że ona jest coraz gorsza, a nie coraz lepsza i generalnie podążasz w bardzo złym kierunku, bo tak jak ciągle powtarzam, jakby wszystkie problemy wychowawcze da się rozwiązać. W rodzicielstwie nie chodzi o to, żeby się z dzieckiem użerać i mordować i przepychać, tylko żeby było miło, fajnie. Miło, fajnie to ma być ekscytująca przygoda i coś generalnie, z czego ty będziesz czerpać satysfakcję. Jeśli tak nie jest, to znaczy, że coś robisz źle i że należy po prostu poszukać, co to jest i tak naprawdę natychmiast to zmienić. Bo zrozum, to, że ty się użerasz i męczysz, to nie jest jakaś ofiara, która sprawi, że świat będzie lepszy. Nie będzie. Nie będzie. To tylko ty zjesz swoje po prostu emocje i będziesz się codziennie wkurzać, a tak naprawdę, jeśli chodzi o przyszłość twojego dziecka, to mu to zaszkodzi, a nie pomoże. A ty zamiast po prostu tutaj wstawać i zaczynać dzień, dajmy na to z uśmiechem, w pełni energii, no to od początku będziesz się wkurzać i frustrować. Jeśli, dajmy na to, zawalisz te poranki, bo to, co mówię, oczywiście można przeskalować na rozmaite inne problemy wychowawcze. Zanim przejdę dalej, zanim powiem ci jeszcze, co możesz zrobić z porankami, żeby je usprawnić, chciałem bardzo serdecznie zaprosić cię na całkowicie darmowe szkolenie przez internet, które poprowadzę w poniedziałek punktualnie o godzinie 21. Na tym szkoleniu będę opowiadał bardzo szeroko o tym, tak naprawdę od A do Z dostaniesz niezbędną wiedzę, co zrobić, żeby dogadać rodzeństwo. Czyli jeśli masz dwójkę albo więcej dzieci, to ja powiem ci, co zrobić, żeby one przestały się zaczepiać, sobie dokuczać, żeby przestały się wiecznie bić, wyrywać sobie zabawki i generalnie właśnie zaburzać taki spokój w domu i tworzyć taką atmosferę wiecznej walki. Jak zamienić coś takiego, no, w rodzeństwo, które się ładnie bawi, potrafi się zająć sobą, wspiera się i generalnie wyrośnie na... Że te dzieci twoje wyrosną na ludzi, które również w przyszłości będą się wspierać, które będą tak naprawdę bardzo bliską rodziną do końca swojego życia. Jeżeli chcesz dowiedzieć się, jak to zrobić, bo to są określone kroki, tak? To są określone rzeczy, które trzeba zrobić, czy błędy, których trzeba unikać i psychologowie doskonale wiedzą, co to jest. Jeżeli chcesz również poznać tę tajemnicę i zmienić po prostu swoje życie, zrewolucjonizować je, to zapisz się poprzez link, który widzisz tutaj poniżej, pod tym materiałem wideo. To jest strona akademiawychowania.pl/webinar. Jeżeli zostawisz mi tam swój adres e-mail, to ja wyślę ci zaproszenie na to szkolenie.
koniecznie ustaw sobie potem przypomnienie w telefonie, żeby nie zapomnieć po prostu, bo ja nie będę tego szkolenia ani nagrywał, ani powtarzał. To jest jedyna niepowtarzalna okazja, żeby wziąć w nim udział tak naprawdę za darmo i zdobyć całą masę cennej wiedzy. Więc zrób to teraz, nie zapomnij. Dobra, mam nadzieję, że już się zapisałaś, czy też zapisałeś na poniedziałkowe szkolenie. Bardzo się cieszę z tego faktu. Co jeszcze można tutaj po prostu zrobić, żeby usprawnić te poranki, tak? Żeby to jakoś lepiej wyglądało i żeby się nie zaczynało takim wielkim kwasem. Jeśli jakby dobrze też ustawić po prostu, tak jak mówię, sytuację w taki sposób, jeśli masz jakiś problem wychowawczy, żeby dziecko po prostu traciło na niesłuchanie ciebie, tak? Czyli nie tyle z nim walczyć i przez godzinę je przekonywać, co w pewnym sensie no, pozwolić mu nawet podążyć tą swoją ścieżką, popełnić jakiś błąd, czy nawet cię olać, ale w taki sposób, żeby ona na tym straciło. Jak się to przekłada na poranki? Jeśli jest taką permanentną, ciągłą sprawą, że właśnie dziecko przedłuża rano i się spóźniacie, to po prostu zacznij je wcześniej budzić. Z takim bardzo jasnym komunikatem, że okej, tak, budzę cię pół godziny czy godzinę wcześniej, dlatego że ty się nie potrafisz zebrać. Wczoraj się spóźniliśmy. Jeżeli ja zobaczę, że po prostu ty nie przedłużasz, że idzie nam to sprawnie, no to następnym razem będziesz mieć na przykład pół godziny więcej, żeby pospać. Tak? I po prostu wyciągnij to dziecko z łóżka. Wyciągnij je z łóżka, zabierz mu kołdrę, no trudno, tak? I nie przejmuj się tym, że ono będzie bardzo niezadowolone, że się na ciebie wkurzy, że nakręcisz jakąś histerię. Trudno, tak? Po prostu jedna twarda zasada. Ty nie możesz spóźniać się do pracy, o pewnej określonej godzinie musicie wyjść z domu. Koniec, kropka. Co by się nie działo? I pokazujesz w ten sposób również dziecko, że ty jesteś właśnie takim autorytetem, że to, co ty powiesz, przekłada się na rzeczywistość i to bardzo dobrze będzie oddziaływało na całą masę innych jakby no twoich oddziaływań wychowawczych, że tak powiem, tak? No po prostu dziecko będzie się z tobą coraz bardziej liczyło i dla niego coraz bardziej normalne będzie to, że jeśli ty o coś prosisz, coś mówisz, no to po prostu do tego się będzie stosowało, a nie kombinowało, jak tutaj po prostu zademonstrować, że macie w nosie. Tak więc wcześniejsza pobudka, kolejna, trzecia moja tutaj rada dla ciebie. I czwarta rada, tak? Powiem ci tak troszkę w bonusie. Możesz też spróbować po prostu, jeśli twoje dziecko stawia taki, no powiedzmy, opór, że tak jakby nie chce mu się rano czegoś zrobić, jest takie właśnie rozkapryszone. Możesz spróbować po prostu zamienić tą sytuację, coś, co ona ma zrobić, w zabawę, w wyzwanie. Jest wiele metod, żeby coś takiego zrobić. Ja szczególnie polecam ci taką metodę, która polega na tym, że ty rzucasz dziecku takie wyzwanie, żeby ono poniekąd ścigało się z czasem. Tak, czyli na przykład kup sobie taki minutnik do jajek, minutnik do gotowania jajek, no albo po prostu możesz użyć stoper z telefonu, nieistotne, i po prostu rzuć dziecku wyzwanie. Ciekawe, czy uda ci się na przykład w 4 minuty ubrać. I nie namawiasz, nie przekonujesz, nie ciągniesz tego, po prostu nastawiasz ten minutnik do jajek, kładziesz go koło dziecka, które gdzieś tam ma ciuchy przygotowane i po prostu wychodzisz. I tutaj znowu nie jest to 100% metoda, ale bardzo często dzieje się magia. Bo dziecko po prostu zaczyna w tej nudnej czynności, wobec której stawiało jakiś taki opór, no dostrzega wyzwanie, dostrzega zabawę i po prostu zaraz się okazuje, że spodnie przez głowę zakłada, tak, bo jest tak nakręcone, żeby wygrać z tym stoperem czy też minutnikiem do jajek. Więc jak widzisz, bardzo łatwa, bardzo przyjemna metoda wychowawcza. Po prostu spróbuj, po prostu zastosuj, tak? Jeszcze ewentualnie tutaj, jak chcesz ułatwić sobie poranki, no to możesz, dajmy na to, zastosować system żetonowy. O nim opowiadam w innym moim filmie na tym kanale. No już teraz nie będę się powtarzał. Generalnie, jeśli chcesz, żebym rozwinął temat właśnie na przykład tego, co zrobić, jak dziecko przedłuża ostentacyjnie ubranie się, tak? Nie zakłada butów, kurtki, może potrafi to zrobić. Bo tutaj w tym temacie mam dużo, dużo więcej porad dla ciebie. Jeżeli chcesz, żebym konkretnie o tym opowiedział, no to napisz mi o tym w komentarzu. Jeśli zobaczysz, że jest 40 komentarzy, jeśli 40 osób sobie właśnie tego zażyczy, to momentalnie nakręcę właśnie taki odcinek i wrzucę go tutaj na kanał. Przypominam ci raz jeszcze, żeby zapisać się na poniedziałkowe szkolenie, no bo to jest okazja, która już ci się nie powtórzy. Jak przegapisz, przepadnie, a byłoby naprawdę szkoda. I jeszcze zachęcam cię tak naprawdę, żeby
żeby zasubskrybować ten kanał, no, jeśli chcesz być na bieżąco właśnie z tą wiedzą, którą tutaj rodzicom dostarczam. Zapraszam Cię do tego bardzo serdecznie. Napisz jakikolwiek komentarz, daj łapkę w górę, udostępnij to. Jeżeli tak zrobisz, bardzo mi w ten sposób pomożesz, bo dzięki temu pomożesz mi dotrzeć po prostu z moim przekazem do większej liczby rodziców. A mi na tym oczywiście bardzo, ale to bardzo zależy. Dla Ciebie to jest 15 sekund roboty, a dla mnie to będzie takie no, fajne podziękowanie za całą tą pracę, którą tutaj wkładam w to, żeby te filmy dla Ciebie kręcić. A po prostu algorytmy Facebooka czy też YouTube'a tak działają, że jeżeli jest dużo łapek w górę, dużo komentarzy, jakichś takich udostępnień, no to po prostu wtedy algorytm wyświetla tą treść większej liczbie rodziców. No i właśnie to tutaj... To jest to, co Cię proszę, żebyś mi pomogła, czy też pomógł zrobić. Dzięki Ci za wysłuchanie mnie dzisiaj i do zobaczenia już niebawem. Cześć!